Siemano, z tej strony Esteban, a to jest kolejny odcinek na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was widzowie, bo zawsze jak jest odcinek, no to zawsze jest konkursik, więc pamiętajcie o tym, że jeśli chcecie brać udział w każdym losowanku, musicie mieć łapę w górę, suba z dzwonem, komentarz oraz musisz używać kodu promocyjnego na GeForce Kings. Jeśli tego kodu nie będziesz używał, niestety nie wygrywasz, także no użyj kodu mordeczko, będzie mi naprawdę niezmiernie miło. No a ja Was zapraszam do oglądania. Zapraszam Was do oglądania, ponieważ dzisiaj mamy 7600. No i tak jak Wam w poprzednim odcinku pokazywałem, mamy bestsellery, no i w bestsellerze mamy skrzynkę Bilioner. Skrzynka warta 400 zł i dzisiaj spróbujemy ją sobie pootwierać. Może jakąś bitwę z niej zrobimy. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy się uda. Trzymajcie kciuki, oglądajcie materiał do końca, ponieważ jeśli nie zapomnę, to na tym odcinku wylosujemy na koniec filmu po prostu dwa albo trzy odcinki. Zobaczymy, Fastmodzik był, oddało z pierwszej, w porządku, ale my polujemy na jakieś lepsze itemki. Tutaj procent jest naprawdę spoko. Oczywiście jest to procentówka, czyli 40% szans na jakikolwiek profit jest, no ale na 60% jest niestety obrzyn, którego mam nadzieję, że często trafiać nie będziemy. Drugie otwarcie daje nam emeczkę. Okej, wiecie, to jest... Za każdym razem to jest lekki profit, ale profit to profit i to jest najważniejsze. Zobaczcie, trzecia skrzynka po raz kolejny oddało. No i mamy już 8200 z 7600, więc... No i okej, no i teraz na przykład widzicie, zabrało te 400, ale my wbiliśmy kolejny poziom. I czy my mamy jakąś skrzynię bonusową? Aktualnie zobaczmy. Zobaczmy, mamy za 2 godzinki dopiero. Okej, otwieramy dzisiaj za saldo, które mamy. Dalej skrzyneczka Bilioner, pierwszy obrzyn poleciał. Mam nadzieję, że jak najmniej. No drugi z rzędu, to już nie jest dobra informacja. Lecimy trzecia. Stój. Kurczę, ta hydroponika. No to jest 4300 zł, więc... I widzowie, dostaję informację z FlashScora, że nasz kochany Robert Lewandowski strzelił drugą bramkę. Na wyjeździe z Alaves. No powiem wam szczerze, że Lewy, co jest w ostatnio w formie. Mam nadzieję, że skrzynka Bilioner również w takiej będzie. Chociaż zaczęliśmy tracić. Więc przechodzimy do bitwy. Zobaczmy, może jest jakaś z Bilionerem. Nie ma, więc my dzisiaj... Z Bilionera skorzystamy sobie na bitewce. 7 bilionerów. 2800 na 3 gracie. Robimy grubą bitwę na start. No i to jest, widzowie, naprawdę gruba bitwa. Mam nadzieję, że się uda. No i co? Oglądamy, obserwujemy. No i mam nadzieję, że uda się tą bitwę, widzowie, wygrać. Tak jak mówię, oglądajcie do końca ten materiał. Proszę. Dawaj mi coś dobrego. Zaczynamy średnio, ponieważ Botrayan trafia. No tutaj wiecie, każdy drop tak naprawdę z tej skrzynki jest na wagę złota, szczególnie taki, bo to jest 1000 zł digielek. Bardzo dobrze. Najlepsze jest, jak dwa z rzędu trafiamy. To już budujemy wtedy taką naprawdę spoko przewagę. No ale kurczę, te obrzyny dropią. Niestety często te obrzyny wylatują. Let's go. Taki auk też jest piękny, bo to jest 1500. Ale fidujcie mi coś. O to chodzi. To są najlepsze dropy. No i ostatnia skrzyneczka. Powinniśmy to zgarnąć. O kurde. Mamy to. Mamy to pięknie. 8400 zł z 2800. To jest naprawdę piękny drop. Robimy jeszcze jedną taką samą bitwę. Na 4 graczy. Próbujemy. Pięknie. Właśnie najpiękniejsze jest to, jak każdy z nas coś trafia. Wiadomo, że nie chodzi mi o obrzyny, ale sprzedaję te obrzyny, zostawiamy sobie te itemki i może zrobimy na koniec jakiś gruby kontrakt. Zobaczymy. 7 skrzyneczek przed nami. No i zaczynamy. Zaczynamy od bota Henry'ego, który trafia 1000 zł. Trafia 1000 zł, ale co? Okej, no tu, no i wiecie co, tu już będzie ciężko to wygrać. Niestety, taka jest prawda, że tu już będzie ciężko to wygrać. Chyba, że trafimy Auga, bądź...
bądź Digielka, to wtedy wyszlibyśmy na prowadzenie. Ojej, no tu jest, tu już będzie bardzo grubo. Chyba, że Glock Fate w ostatniej skrzynce. Chyba, że Glock Fate. No cóż, zobaczmy. No niestety nie tym razem, ale naprawdę fajna bitewka. No i co, widzowie? Ja myślę, że na tym 8900, na tym zakończymy. 1300 zł. Dobra, to na koniec jeszcze otworzymy sobie trzy skrzynki Billioner. No i przejdziemy po prostu do otwierania. Przepraszam, bo pies mi tu szczeka. Okej. No tutaj średnio. Przechodzimy do losowanka. Okej, widzowie, a więc jesteśmy... teraz się pali światło, wcześniej się nie paliło, bo nagrywam to 2 godziny później. Ale nie przedłużając, wchodzimy na mój kanał. I widzowie, dzisiaj losujemy 3 filmy. Losujemy film, który wrzuciłem 1 dzień temu. Czyli wrzuciłem 100 tysięcy punkcików do eventu. Patrzcie, to jest tylko 1 dzień, więc jest naprawdę mało komentarzy, więc mówię wam to po raz kolejny. Jak widzicie film, wbijajcie od razu, bo wtedy macie największą szansę na wygranie. 21 komentarzy. No i uwaga, wygrywa Step Brother. Masz 24 godziny na to, żeby się zgłosić do mnie o wygranego skinka. No a my losujemy dalej. Nowy event na G4, cyk. I również 26 komentarzy. Więc, no widzicie, czasami tych komów jest mały, jeśli nie boostuje tego filmu na live'ach czy coś. Więc wbijajcie sobie od razu, bo jest naprawdę fajna szansa wtedy na wygranie. Futman, okej. Napisz do mnie na Discordzie, tak samo jak poprzednia osoba. No i trzeci film, od zera do fortuny. I tutaj pierwsze 50 osób miało wziąć udział, wziął udział 27, więc obojętnie kto wygra, ten to zgarnia. 12, cyk. Ile mamy? 35 komów. Okej, uwaga, ostatnim zwycięzcą jest ezio1515.pl. Dziękuję bardzo, napisz do mnie na Discordzie i jeszcze na koniec chciałbym wam serdecznie podziękować za aktywność pod tym filmem. 1200 wyświetleń, no i tą przepustkę będę rozdawał na następnym odcinku, bądź na live'ie, to zobaczymy. Dzięki, no i na razie.